Akty giełdowe mówią, ile udziału w firmie posiada dana osoba. Właściciele firmy PUF to Piotrek, Paweł i Marysia. Piotrek ma 4050 akcji. Paweł ma 2510 akcji, a Marysia 4200 akcji. Załóżmy, że w tym roku firma miała 1,5 miliona złotych zysku. Jeśli każdy z akcjonariuszy dostaje część zysku proporcjonalnie do swoich udziałów, to ile pieniędzy dostanie Marysia? Odpowiedź zaokrąglij do groszy. Wiemy, że Marysia ma 4200 akcji. A ile jest wszystkich akcji w firmie? Musimy zsumować te trzy liczby. Czyli 4200 będziemy dzielić przez liczbę wszystkich akcji w firmie. Czyli 4050, czyli akcje Piotrka, dodać 2510, czyli akcje Pawła, dodać 4200, czyli akcje Marysi. Chcemy policzyć, jaką część udziałów dostanie Marysia. Zapiszę jeszcze, tu na górze mamy akcje Marysi. A tutaj na dole zapisaliśmy akcje w firmie. Wszystkie akcje w firmie. W porządku. Teraz pozostaje nam policzyć, jaką część akcji z całej firmy ma Marysia. Będzie nam to potrzebne do wyliczenia, jaką część zysku dostanie na koniec roku. Pomóżmy sobie teraz kalkulatorem. 4200 tutaj na górze nam pozostanie. 4050 dodać 2510 dodać 4200. Można to też łatwo w głowie policzyć. Zobacz, to jest 4 plus 2, 6 dodać 4, 10, czyli mamy 10 tysięcy. I teraz setki. 0, 500 i 200 to jest 700. Czyli 700 i 10, i 60. 50 dodać 10, 60. Czyli powinno być to 10 tysięcy. 760, ale sprawdźmy jeszcze na kalkulatorze. 4050 dodać 2510 dodać 4200. 10760, zapiszemy to. Czyli w całej firmie mamy 10760 akcji. I teraz jaką część firmy posiada Marysia? Weźmiemy sobie, skopiujemy to do pamięci i teraz 4200, bo tyle ma Marysia, dzielimy przez 10760. To jest równe 0,39, czyli Marysia posiada 39 setnych, w zaokrągleniu oczywiście, 39 setnych udziałów w firmie. W zaokrągleniu, w przybliżeniu, bo tam po przecinku mieliśmy jeszcze kolejne cyfry, widzisz? W porządku. I teraz pozostaje nam policzyć, ile dostanie pieniędzy. Jeżeli wszystkich pieniędzy mieliśmy 1,5 miliona, napiszę 1 500 000, to mnożymy te 1,5 miliona, czyli 1 500 000, przez 39 setnych, bo tyle posiada firmy Marysia. To się równa i pomożemy sobie znowu kalkulatorem. 1,5 miliona razy 0,39 to się równa 585 tysięcy złotych. Sporo, prawda? Ale tutaj w odpowiedziach prosili nas o odpowiedź w groszach. Zatem moglibyśmy dokładniej podać tam odpowiedź. Ja tutaj dość mocno zaokrągliłam te udziały. Potem wrócimy do tego wyliczenia. Tutaj mieliśmy 4200 dzielone na 10760. Takie udziały w firmie, taką część udziałów ma Marysia. I teraz tą całą liczbę pomnożę przez 1,5 miliona. Otrzymam 585 501 złotych
I teraz mamy zaokrąglić do groszy. Zatem to będzie 86 groszy. Zaokrąglimy do drugiego miejsca po przecinku. Czyli jeśli chcielibyśmy być poprawni, to byłoby to 500, to jest oczywiście w zaokrągleniu, a w takim większym zaokrągleniu, w takim dokładniejszym zaokrągleniu byłoby to 585 501 zł i 86 groszy. Sporo pieniędzy, prawda?